drugą z okazji Dnia Papieskiego w Archidiecezji Poznańskiej, tym razem poświęconą kardynałowi Augustowi Chlądowi, metropolicie poznańskiemu również, prymasowi Polski, człowiekowi może trochę zapomnianemu przez te wielkie wydarzenia, których byliśmy świadkami, ale to właśnie kardynał August Chląd powiedział proroczo: zwycięstwo, jeśli przyjdzie, przyjdzie przez Maryję. Jak mogliśmy się o tym naocznie przekonać, tak się też stało. Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej jest mecenasem i pomysłodawcą tej naszej dzisiejszej prezentacji. Usłyszymy fragmenty kazań i mów metropolity poznańskiego, prymasa Polski, wybranych przez księdza doktora Bogusława Kozioła, a komentarz przygotował ksiądz profesor habilitowany Bernard Kobodziej, również z Towarzystwa Chrystusowego. Zaprosiłem dzisiaj aktorów poznańskich, ponieważ to Poznań przez tyle lat, można powiedzieć, nie tyle gościł, ale cieszył się rządami księdza kardynała Augusta Chlonda. Znamy długo mówić o tym, jakie pozostawił po sobie ślady, ale niewątpliwie wtedy Poznań, choćby z powodu kongresu eucharystycznego, był na ustach całej Polski i Europy. Zaprosiłem aktorów Teatru Nowego, panów Tadeusza Strzewieckiego i Aleksandra Machalice, do prezentacji tekstu prymasa Chlonda. Oprawę muzyczną przygotował pan profesor Leszek Bajor wspólnie z reprezentacją chórów Wielkopolskiego Oddziału Związku Chórów Kościelnych w Cecylianu. W skład tej reprezentacji wchodzą Poznański Chór Katedralny, Chór Don Bosco, Chór Vocantes, Chór Zmartwychwstanie, Chór Festa Decoro, Chór Maria Victoria i Chór Francesco. Ci wszyscy, którzy byli obecni na prezentacji poświęconej świętemu Pawłowi w czerwcu, będą mieli okazję również cieszyć się tą wspaniałą prawą muzyczną. A w programie usłyszymy Bogu Rodzice, kompozycję Stefana Stuligrosza, Alleluja, Cantate Domino, kompozycję Feliksa Nowomiejskiego, Christe Rex, do słów kardynała Chlonda, i Wacława Strzemotu, Powszechną Spowiedź. Proszę bardzo o wygłoszenie komentarza księdza profesora Bernarda Kołodzieja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jeszcze parę godzin temu wróciłem z rodzinnej parafii kardynała Chlonda z Mysłowic, gdzie również przez dwa ostatnie dni było sympozjum i również koncert poświęcony wielkiemu prymasowi Polski. W tej prastarej katedrze poznańskiej, matce wszystkich kościołów, nie tylko poznańskich, ale i polskich, w tych szacownych górach gromadzimy się dzisiaj, bo tu jest Primus Sedes Episcoporum Polonii, pierwsza stolica biskupów polskich. Prastare mury tej świątyni kryją doczesne szczątki wielu pasterzy tych diecezji oraz władców polskich. A po unii archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej w 1821 roku, w Poznaniu aż do 1946 roku rezydowali również prymasi polscy. Ostatnim z nich był kardynał August Chlond.
Wprawdzie kardynał August Rond jako pierwszy prymas pochowany jest w katedrze warszawskiej, serce prymasowskiej katedrze gnieźnieńskiej, to tutaj w naszej katedrze w kaplicy jest piękny pomnik, epitafium tego wielkiego pasterza naszego narodu. Kardynał w postawie klęczącej, a przed pomnikiem młodzieniec trzyma kapelusz kardynalski i epitafium, na którym czytamy słowa, które streszczają właściwie całą działalność prymasa Polski. Oto mąż Boży, wielki duch i szlachetne serce. Dobrze szedł przyjąc przez Śląsk w imię ojców swoich. Poznań, Gniezno i Warszawę. Z myślą o rodakach za granicą do życia powołał Towarzystwo Chrystusowe dla Wychodźców. Duchową opieką otoczył ziemię odzyskane, a pod opieką potężnej Współmożycielki Wiernych w pokoju i wojnie, na wygnaniu i więzieniu, próbnie pełnił biskupie posłannictwo. W swej pasterskiej służbie prymas polski kardynał August Rond stał niezłomnie na straży sumienia całego narodu. Niestrudzony organizator życia religijnego i narodowego polskiego społeczeństwa żyjącego w kraju, a także poza jego granicami. Wielki prymas II Rzeczypospolitej Polskiej, a w czasie II wojny światowej nieugięty jej obrońca. Po wojnie, widząc nadchodzące trudne czasy dla Kościoła i kraju, całą Polskę poświęcił 8 września 1948 roku na Jasnej Górze niepokalanemu sercu Maryi. On też później to wypowiedział na łożu śmierci prorocze słowa dla narodu o zwycięstwie, które przyjdzie. Jako prymas Polski przejął odpowiedzialność za duchowe losy całego narodu. Stał się ojcem duchownym całego narodu. Pogłębia również kontakt z wszystkimi wyższymi przełożonymi zakonów męskich i żeńskich. Wynikiem starań prymasa Klonda było powstanie w Poznaniu centrali polskiego duszpasterstwa emigracyjnego, działającego poprzez kancelarię prymasa Polski. Za granicą centrala działała i nadal działa poprzez podległe jej misje katolickie, a każdą misją kierował i kieruje rektor powoływany przez prymasa Polski. Prymas Klont, chcąc umocnić swoją pozycję opiekuna polskiej migracji wobec episkopatów i innych państw, zwrócił się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o nadanie mu oficjalnego tytułu dla obrony migrantów. I 26 maja 1931 roku otrzymał dekret mianujący go duchowym opiekunem polskiej emigracji. Odtąd w kontaktach z episkopatami krajów osiedlenia Polaków występował nie tylko we własnym imieniu jako prymas Polski, ale i z mandatu papieża. A utworzenie i założenie Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej uważa się powszechnie za najważniejsze dzieło prymasa Klonda na rzecz emigracji. Tu w Poznaniu prymas Klond jako legat był i przewodniczył w kongresie eucharystycznym. Pokłosiem tego kongresu był pomnik Chrystusa na placu, gdzie są dzisiaj krzyże oraz kaplica wieczystej adoracji w poznańskim Farze. Losy wojenne spowodowały, że prymas Polski znalazł się poza granicami kraju. Intencją bowiem rządu polskiego było, aby wyjechał do Rzymu i przedstawił na forum międzynarodowym rzeczywistą sytuację w napadniętej Polsce. Od przyjazdu do Rzymu, a później w pobycie we Francji, wiele pracował na rzecz cierpiącego kraju oraz polskiej emigracji. Posiadając stałą więź z krajem, ukazywał prawdziwe losy ojczyzny i wielu innych napadniętych krajów. Przez Radio Watykańskie przemawiał do całego narodu. Wielkie wrażenie wywołało pierwsze przemówienie z 28 września
1939 roku nie zginęłaś Polsko, powiedział wtedy. Cytuję, niedaremne te cierpienia, ani ta krew, ani te mogiły i błagania, ani ten hart duszy, ani ta żądza wolności. Wzbogaciły one skarbiec narodowy, obmyły naród z grzechów, uzdolniły nas do większych posłanic. Nie zginęłaś Polsko, imię Twoje nieskalane i wielkie w świecie. Wszyscy wróżą Ci pomyślne przeznaczenia, które chlubnie spełnisz jako naród wolny i jako cząstka dziedzictwa Chrystusowego. Nie zginęłaś Polsko, bo nie umarł Bóg. Bóg nie umarł i w swoim czasie wkroczył wielką rozprawę ludów i po swojemu przemówi. Z Jego woli, w chwale i potędze, zmartwychwstaniesz i szczęśliwa żyć będziesz, najdroższa Polsko męczennico. W 1946 roku prymas oddał cały naród na Jasnej Górze pod opiekę Najświętszej Maryi Panny. Planował jeszcze wiele nowych, innych akcji duszpasterskich. Niestety nagła, krótka choroba, potem śmierć, wyrwała go 22 października 1948 roku. Umierał świadomy, pełen optymizmu, że mimo trudnych czasów nadejdzie dla narodu zwycięstwo. Prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński, powiedział później o swoim poprzedniku, że pozostanie niewątpliwie wiekopomną zasługą kardynała Augusta Klonda, że w sposób systematyczny opiekował się duszpasterskimi, religijnymi, a zarazem narodowymi potrzebami naszego wychodztwa. 20-rocznicę śmierci Augusta kardynała Klonda arcybiskup poznański Antoni Baraniak, a wcześniej przecież kapelan i sekretarz powiedział, kardynał Klonda powiedział w Warszawie, był to człowiek o wielkim duchu i szlachetnym sercu. Do sprostania wielkim i rozległym zadaniom dopomagały mu wybitne przymioty władcy duchu. Bystrość umysłu, trafność sądu, szybka orientacja, zdolność do decyzji, twórcza wyobraźnia, fenomenalna pamięć, umiejętność dobierania odpowiednich współpracowników, łatwość i serdeczność w obejściu z ludźmi. Ponadto ogromna pracowitość i szlachetna ambicja, jak najwięcej wydać z siebie w służbie Kościoła Polski. Obecny prymas kardynał Józef Lem w 40. rocznicę śmierci kardynała Klonda powiedział w naszej zakonnej kaplicy Towarzystwa Chrystusowego, przychodzi nam na myśl wielka, wspaniała, świetlana postać prymasa Augusta Klonda. On miał wizję świata. On rozumiał posłannictwo Kościoła dla całej rodziny ludzkiej. Trudno oprzeć się refleksji o profetycznej wizji kardynała Klonda, stwierdzając fakt, że inauguracja pontyfikatu pierwszego Polaka, kardynała Karola Wojtyły, miała miejsce 22 października 1978 roku, dokładnie co do minuty, w 30. rocznicę śmierci kardynała Augusta Klonda. Obecnie trwa proces beatyfikacyjny kardynała Klonda, wielkiego wychowawcy narodu polskiego. Uznajemy go już za opiekuna polskiej migracji i za ich ojca duchownego, za tego, który wytyczał drogę polskiemu duszpasterstwu w świecie, a da Bóg, że będziemy mogli go nazywać patronem polskiej migracji. Słuchajmy się słowa kardynała Augusta.